Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję Panie Bartłomieju za wstęp i za zaproszenie. Na początek dwa słowa o mnie. Od niespełna 3 lat pracuję w firmie Remers. Jestem odpowiedzialny za dział posadzek w Polsce. Jednak całe życie zawodowe byłem związany z budownictwem. Studiowałem na Politechnice Poznańskiej na kierunku budownictwo, jak również 3 lata na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Jeśli chodzi o małą organizacyjną rzecz, to dla wygody i przejrzystości Państwa kamera będzie włączona teraz na wstępie, jednak podczas trwania prezentacji pozwolę sobie wyłączenie kamery i później na w ostatniej części pytaniowej oczywiście ponownie się z Państwem połączę, jeśli chodzi o wizję. Firma Remers, jeśli Państwo kojarzą, to super, jeśli nie, to chcielibyśmy tą prezentacją Państwu przybliżyć, że Remers to nie tylko dział budowlany czy dział drewna, to też posadzki. Dla tych, co nie kojarzą Państwo marki, to firma Remers jest niemiecką firmą. Siedziba główna mieści się w Lüningen. Jest to północny zachód Niemiec. Nasza siedziba główna w Polsce mieści się w Tarnowie Podgórnym. To jest to miejsce, z którego się dzisiaj z Państwem łączę. Jest to koło Poznania. Mamy też w Polsce swoje 3 oddziały, tak zwane centra serwisowe. Jest to Gdańsk, Warszawa i Kraków. Wszystkie te 3 miejsca są przygotowane na szkolenia praktyczne i teoretyczne. Zazwyczaj jest to sala konferencyjna z przestrzenią magazynową. Tematem dzisiejszej prezentacji będą rodzaje i praktyczne zastosowanie podstawek żywicznych na przykładach rozwiązań firmy Remers. Jeśli chodzi o krótką agendę, generalnie w posadzkach żywicznych przemysłowych, dedykowanych do przemysłu, mamy 4 segmenty. Pierwszym segmentem są to posadzki do branży spożywczej, posadzki ESD, czyli elektrostatyczne, do strefy EPA i strefy EX-owej. Są to również posadzki garażowe, czyli hale podziemne, parkingi wielopoziomowe. Posadzki do przemysłu ogólnego, jak Państwo w dalszej części prezentacji zauważą, jest to nic innego jak miks tych 3 powyżej. Oraz posadzki dekoracyjne, bardziej jako ciekawostka, dedykowane do pomieszczeń biurowych i komercyjnych. Myślę, że ta część pierwsza, teoretyczna, potrwa mniej więcej 1,5 godziny. Później po tym czasie będę do Państwa dyspozycji, jeśli chodzi o zadawanie pytań. Proszę śmiało je zadawać na czacie. Pan Bartłomiej będzie moderował i później w trybie Q&A postaramy się odpowiedzieć na wszystkie te pytania. W świecie posadzkowym mamy coś takiego, takie powiedzenie, żywica nie poczeka. Jest to związane z tym, że jeśli połączymy komponent A do komponentu B, żywica zaczyna swoją reakcję i mamy ściśle określony czas obróbki. Zazwyczaj jest to od 5 do 30 minut, więc już nie przedłużając, w 30 minut się nie wyrobię, ale myślę, że tutaj w te 1,5 godziny spokojnie, myślę, że możemy zaczynać, nie przedłużając. I tak pierwsze na tapetę bierzemy powłoki posadzkowe do branży spożywczej. Branża spożywcza to tak w naszej nomenklaturze są to posadzki, nazywają się Remers Crete. Co to jest? Jest to tak zwany beton poliuretanowy. Produkt nie jest nowy, produkt jest już znany od ponad 50 lat, jest obecny na rynku. Jego pierwsze produkty się zaczęły pojawiać tego typu. Takim pionierem w posadzkach typu Crete była firma BAS. No, teraz się to nazywa Master Builder Solution ze swoim produktem U-Crete. Każdy producent ma swoją nazwę. W naszym przypadku jest to Crete. Co to są te posadzki? Generalnie są one znane z legendarnej wręcz odporności termicznej, chemicznej i mechanicznej. Jeśli chodzi o odporność termiczną, to
Posadzki te wytrzymują nawet do 180 stopni Celsjusza ciągłego obciążenia i mówimy to na mokro. Tu jako ciekawostka, zwykła żywica epoksydowa wytrzymuje do 60 stopni Celsjusza. Dlatego wszędzie tam, gdzie odporność termiczna rzędu powyżej 60 stopni Celsjusza, w rolę wchodzą posadzki typu PRIT, czyli ten beton poliuretanowy. Jest to tak zwany system grubowarstwowy. Najczęściej są to posadzki od 4 do 9 mm grubości. Antypoślizgowość do R13, od powierzchni mniej więcej R9 do R13. Zaraz będę to omawiał w szczególe. Są to posadzki dedykowane do kontaktu z żywnością. Mają wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w branży spożywczej. Jak branża spożywcza, to i ważnym wymogiem jest łatwość utrzymania w czystości tychże posadzek. Materiał jest wyjątkowo czterokomponentowy. Z reguły żywice, czy to epoksydowe, czy poliuretanowe, składają się z dwóch komponentów. Komponent A jest to żywica, komponent B jest to utwardzacz. Tak jak wspomniałem na wstępie, reakcja zaczyna się po zmieszaniu obydwu komponentów i ich wymieszaniu. Tak w przypadku betonu poliuretanowego mamy tych komponentów aż 4. Komponent A i B jest cieczą, jest dostarczany w plastikowych opakowaniach typu kanister. Komponent A i B jest zawsze do tych wszystkich samych produktów ten sam. Różnią się one komponentem C. Komponent C jest to specjalna mieszanka piasków kwarcowych, cementu i wapna o różnej krzywej przesiewu z ziarnem różnych frakcji. Dostarczana jest w formie worka papierowego i jest to produkt sypki. Komponent D jest to pigment kolorystyczny. W naszym przypadku, w przypadku firmy Remers, dostarczamy go w formie pasty, którą po prostu wyciskamy do komponentów A i B, do tak zwanej bazy. Jeśli chodzi o zastosowanie tego rodzaju materiałów, no to oprócz branży spożywczej, tak jak tutaj głównym odbiorcą jest branża spożywca, produkcja żywności, wszelkiego rodzaju produkcja wyrobów mleczarskich. Tutaj mamy często intensywne środowisko w postaci kwasów i tłuszczy oraz czyszczenie gorącą wodą lub wręcz parą, więc tutaj te obciążenia są dosyć wysokie, jeśli chodzi o posadzkę. W przetwórstwie mięsnym i ryb mamy do czynienia głównie z olejem rybnym, smarami, środkami czyszczącymi, które są bardzo drażliwymi detergentami, jak również mamy silne obciążenia mechaniczne dochodzą. Do tego duże pojemniki ze stali nierdzewnej, często powyżej 1 tony na małych kółkach, gdzie mamy wąską, małą przestrzeń, gdzie duże obciążenie ta posadzka musi przynosić. Przy produkcji wyrobów cukierniczych i pieczywa mamy do czynienia z różnego rodzaju tłuszczami, kwasami i cukrem, jak również tutaj mamy wysokie, duże obciążenia termiczne w postaci dużych palenisk, jakichś frytownic, pieców, które przez tygodnie, nawet miesiące nie są wyłączane, tylko one chodzą w trybie ciągłym, co stwarza duże zagrożenie dla posadzki, stąd tego typu rodzaj materiału sprawdza się tam bardzo dobrze. Jeśli chodzi o produkcję i rozlewanie napojów, no to mamy w domyśle, są to napoje alkoholowe i bezalkoholowe. Jak alkohol, wiadomo, mamy do czynienia z spirytusem, bezalkoholowe mamy do czynienia z różnego rodzaju cukrami, jak chociażby Coca-Cola, która ma również nasze posadzki. Jest to na tyle drażliwy i agresywne środowisko, że wymaga wysokiej odporności chemicznej. Przy produkcji napojów ważnym czynnikiem jest również ciągłe obciążenie wilgocią i zmiennymi temperaturami i tutaj te posadzki w tych warunkach również się dobrze sprawdzają. Oprócz wspomnianego segmentu spożywczego, zastosowanie tych posadzek jest w obróbce metali, w galwanizacji,
to się tyczy z ich wysoką odpornością chemiczną, jak również w logistyce, mam tutaj na myśli czyszczenie cystern samochodowych. Jak wygląda układ poszczególnych warstw? Zaraz włączę kursor, którym będą mógł Państwu pokazywać na rysunku. Generalnie posadzka składa się z kilku warstw. W tego typu rodzaju posadzkach, tych grubowarstwowych, gdzie materiał jest szybko sprawnym materiałem, ma duży skurcz, konieczne są tak zwane nacięcia kotwiące. Wykonujemy je przy wszystkich kratkach ściekowych, przy odwodnieniu liniowym, jak również przy obrysie budynku, również przy dylatacjach skurczowych. Z jednej i z drugiej strony wykonujemy takie nacięcie kotwiące. Ono ma około 15 mm szerokości i głębokości, tak aby ten materiał również zakotwił się, wszedł w to nacięcie. Wykonujemy je bruzdownicą. Generalnie system jest stosunkowo prosty. Mamy warstwę gruntującą, w naszej nomenklaturze jest to produkt Crit F60. Następnie jest warstwa bazowa. Warstwa bazowa jest to ta warstwa główna, która przynosi te najcięższe obciążenia. W zależności od systemu jest tu od 8 do nawet 18 kg materiału na metr kwadratowy. Opcjonalnie może być to posypka w formie piasku kwarcowego, wtedy kiedy mamy konieczność podwyższenia antypoślizgowości całej powierzchni, stosujemy posypkę z piasku kwarcowego i zamknięcie tego piasku, szczytów ziaren piasku jest tym samym materiałem, co materiał gruntujący, czyli ten Crit TF60. Więc mamy warstwę gruntującą, warstwę bazową, ewentualną posypkę i zamknięcie tej posypki tym samym materiałem, co grunt. Nie będę omawiał wszystkich systemów. Wybrałem dla Państwa z każdego segmentu po jednym, maksymalnie dwóch systemów, które są najbardziej popularne w Polsce i najczęściej występujące. I tak tutaj na tapetę wziąłem system SR Floor CR120. Jest to powłoka zasypywana o grubości około 8 mm. System składa się z czterech warstw. Mamy, jak zawsze, nacięcie kotwiące. Mamy podkład w formie gruntu Crit TF60. Jest to on aplikowany za pomocą wałka do epoksydów, więc w formie malarskiej. Warstwa bazowa, w tym przypadku jest to Crit BL120, w zużyciu około 14 kg na metr kwadratowy. Jest wylewany i rozkładany za pomocą rakli. I w systemie zasypowym SR, to jest Slip Resistance, czyli SR, system zasypywany. Mamy tą posypkę, zasyp w tym przypadku jest tutaj piasek kwarcowy o frakcji 0,3-0,8 mm, w zużyciu około 4 kg na metr kwadratowy i zamknięcie tym samym materiałem co grunt, czyli Crit TF60. W tym przypadku zużycie byłoby około 0,7-0,8 kg na metr kwadratowy. Piasek daje nam, jak wspomniałem, wyższą klasę antypoślizgowości, nawet do klasy R13, jak również piasek przynosi obciążenia mechaniczne i termiczne. Głównym zastosowaniem tego systemu jest to przemysł spożywczy, na przykład piekarnie. System ten przynosi odporność termiczną do 160 stopni Celsjusza. Generalnie tam, gdzie posadzki muszą przenosić silne obciążenia mechaniczne, chemiczne i termiczne, znajduje swoje zastosowanie, jak również składowanie i przetwarzanie chemikaliów, bo jest wysoce odporny na wszelkiego rodzaju media. Oprócz wysokiej klasy antypoślizgowości mamy dokument, w którym jest wyszczególnione media, na które jest odporna posadzka, czyli tak zwana lista odporności chemicznej. Generalnie, jak większość systemów firmy Remers, klasa odporności ogniowej jest to klasa B, zarówno w tego typu rodzajach posadzkach,
poliuretanobetonowych, jak i epoksydowych. Ta klasa B jest standardem, jak również w przypadku tego rodzaju produktów musi być on dopuszczony do stosowania w kontakcie z żywnością. Na kolejnym slajdzie pozwoliłem sobie przedstawić trzy rodzaje materiałów, które są używane w tego typu rodzajach systemów, tych grubowarstwowych. Nie, jak wspomniałem, nie będę rozpisywał każdego systemu. System, który był wcześniej rozpisany, jest przy użyciu tego produktu Critbel 120. Na tych zdjęciach tutaj widać, jak wyglądają poszczególne komponenty. Komponent A i komponent B, jak wspomniałem, jest taki sam do wszystkich rodzajów systemów. Ta pasta jest pigmentem kolorystycznym i tutaj na tym zdjęciu jest pokazany worek papierowy, w którym jest ten suchy komponent. I tym właśnie suchym komponentem różnią się te poszczególne systemy. Generalnie czym one się różnią? Różnią się przede wszystkim grubością systemu, czyli przy użyciu tego produktu jesteśmy w stanie osiągnąć grubość od 4 do 6 mm. Zarówno możemy uzyskać powłokę gładką, czyli bez tego zasypu piaskiem kwarcowym, jak również system zasypywany jesteśmy w stanie stworzyć na bazie tego produktu i mamy wtedy w takim razie podwyższoną antypoślizgowość. Powłoka wylewana, odporność termiczna tego produktu jest do 120 stopni Celsjusza. O produkcie Critbel 120 było wspomniane troszeczkę na poprzednim slajdzie. Grubość tego systemu definiuje nam to kruszywo, które jest zawarte w worku, jest to około 6 do 8 mm. Jeśli chodzi o odporność termiczną tego systemu, jest ona na poziomie rzędu 160 stopni Celsjusza. Przypominam, jest to obciążenie ciągłe i na mokro. Jeśli chodzi o systemy, to oprócz systemu gładkiego mamy dwa rodzaje systemów zasypywanych. Na poprzednim slajdzie był pokazany system zasypywany z użyciem piasku kwarcowego, jak również można zasypać go twardym kruszywem, twardszym niż piasek kwarcowy. I mam tutaj na myśli korunt, którym również służy do zasypywania, jeśli chcemy zwiększyć odporność mechaniczną. Zarówno produkt SL80, jak i Bel 120 są to powłoki wylewane. Aplikacja jest za pomocą rakli. Później już jeśli mamy rozprowadzone powierzchnię, tą warstwę bazową, stosujemy wałek kolczasty, którym wałkujemy powierzchnię w celu lepszego wypoziomowania i odpowietrzenia materiału. Ostatnim rodzajem, ostatnim produktem, jeśli chodzi o rodzinę Crit, jest Crit HF 130. Jest to nasza najbardziej wytrzymała posadzka. Grubość od 8 do 10 mm. Jest to już zaprawa jastrychowa. Tego typu materiał nie jest materiałem wylewanym, jest to zaprawa jastrychowa, ona jest silnie wypełniona. Aplikacja odbywa się za pomocą pacy do gładzenia kielni i jest trudniejsza wykonawczo ze względu na to, że pracę wykonuje się na kolanach. Tak jak przy systemie wcześniejszym, do 8 mm. Są to systemy, które jesteśmy w stanie na stojąco rozkładać przy użyciu odpowiednich narzędzi. Tak, jeśli chodzi o ten system na bazie tego produktu, musimy go na kolanach rozkładać jak zaprawę jastrychową. I ona występuje w jednym systemie, tu już nie ma sensu go zasypywać z tego względu, że struktura jest bardziej chropowata niż przy poprzednich produktach. Jako uzupełnienie systemu mamy trzy rodzaje produktów. Produkt Crit T60 jest produktem do gruntowania, jak i do zamykania. Sam produkt, z tego produktu możemy stworzyć również system. Jest to system cienkowarstwowy od 0,5 do 1 mm, jeśli zasypiemy go piaskiem. Produkt jest tak samo odporny chemicznie jak poprzednie systemy, jednak ze względu na niską grubość nie cechuje się tak wysokimi odpornością termiczną, ma tylko wytrzymałość do 60 stopni Celsjusza. Aplikacja jest bardzo prosta, bo jest za pomocą wałka do epoksydów. Jesteśmy w stanie
stworzyć warstwę taką malarską powłokę gładką, cienką, półmilimetrową, jak i powłokę zasypywaną. Wszędzie tam, gdzie nie jest odporność termiczna wymagana i wysoka odporność mechaniczna. Ten produkt stosujemy również do przemalowania cokołów, do malowania ścian tam, gdzie jest to konieczne, więc jest to produkt, który ma wiele zastosowań. Jeśli chodzi o Crit WR, jest to nasza nowość. Produkt jest ten używany do wykonywania facet jako połączenie ściana posadzka, jakieś wyoblenia. Jest on pigmentowany w takich samych kolorach jak posadzki Crit. O kolorystyce będzie na kolejnym slajdzie. Odporność termiczna do 120 stopni Celsjusza i bardzo dobre właściwości wygładzające i cechy aplikacyjne. Jest to produkt stricte dedykowany do wykonywania facet i wyobleń czy połączeń, miejsce styku, ściana posadzka. I jeśli chodzi o produkt Crit ACC, jest to tak zwany akcelerator, który używamy do wszystkich systemów Crit. Po jego użyciu możemy zastosować go również w niskich temperaturach, do 8 stopni Celsjusza, gdyż bez użycia tego akceleratora temperatura otoczenia i podłoża musi wynosić około od 10 do 20 stopni Celsjusza. Temperatura materiału musi być w granicach 15-20 stopni Celsjusza. Generalnie przy wszystkich żywicach im wyższe temperatury otoczenia, tym szybciej zachodzi reakcja wiązania. Przy niższych temperaturach ten czas jest odpowiednio wydłużany. Przy posadzkach typu Crit bez zastosowania akceleratora po posadzce można chodzić po około 16 godzinach. Obciążenia mechaniczne można wprowadzić po 3 dniach, a pełne obciążenie posadzka w 100% przynosi po 7 dniach od zakończenia aplikacji. Akcelerator, jak sama nazwa mówi, przyspiesza reakcję. Nawet jednego dnia jesteśmy w stanie wykonać całą posadzkę. Jeśli powierzchnia nie jest duża, mam tu na myśli posadzki typu 50 metrów kwadratowych do nawet 100 metrów kwadratowych, tak zwane naprawy około weekendowe, naprawy punktowe lub wymiana posadzki w niewielkich pomieszczeniach, to przy użyciu tego typu dodatku jesteśmy w stanie wykonać posadzkę w ciągu jednego dnia. Po około 4-6 godzinach można aplikować kolejną warstwę. Jest to dużym udogodnieniem, zwłaszcza w branży spożywczej, gdzie wszelkie prace wykonuje się właśnie w przestojach około weekendowych, na nockach bądź w okresie międzyświątecznym, a wręcz świątecznym, jak i w okresie w długich weekendach. Jeśli chodzi o kolorystykę, tutaj jest to jedyna rodzina, którą ta kolorystyka jest ograniczona. Produkty występują w 5 standardowych kolorach. Jest to odpowiednio beżowy kolor, zielony, szary, ochra i czerwony. Występuje ten produkt również w 5 kolorach pozastandardowych. Jest to najczęściej spotykany ten kolor, czy używany, to jest kolor niebieski, zwłaszcza w przemyśle rybnym. Dwie odcienie szarości, kolor pomarańczowy i Sahara, który jest coś pomiędzy pomarańcza a czerwony. Tutaj dodałem grafikę, która przedstawia różne struktury wykonania posadzki odnośnie produktu, jaki użyliśmy. Tutaj mamy produkt Crit SL80 w zasypie piaskiem. Tutaj tak ta powierzchnia wygląda po zasypaniu piaskiem i zamknięciem warstwą zamykającą w postaci Crita TF60. Jest to chropowata, wysokie właściwości antypoślizgowe, dedykowana głównie do środowiska mokrego, do produkcji mokrej. Crit SL80 jest to niemalże gładka powierzchnia, dedykowana do przestrzeni suchych, gdzie nie ma tak dużej odporności termicznej, nie jest wymagana i mechanicznych obciążeń, jakieś strefy magazynowe, przechowywanie różnego rodzaju półproduktów. Crit Bell 120 jest to najczęściej spotykane rozwiązanie, posadzka 6 mm, tak wygląda jego struktura, a tutaj mamy ten nasz najbardziej wytrzymały produkt,
Crit HF 130, który daje nam posadzkę rzędu grubości około 9 mm. Tak wygląda jego struktura. Jeśli chodzi o kilka przykładowych referencji, starałem się tak tą prezentację przygotować dla Państwa, że mamy trochę teorii, później mamy zdjęcia z naszych obiektów referencyjnych. Ze względu na to, że nie do wszystkich zdjęć mamy prawa do publikacji, dlatego nie będę wspominał, co to jest za obiekt, gdzie on się znajduje. Dzięki temu unikniemy jakichś nieporozumień. Tutaj, jeśli chodzi o ten obiekt, jest to produkcja wina, gdzie mamy naprawdę ciężkie środowisko chemiczne, kwas, alkohol, zwłaszcza wino czerwone. Został zastosowany produkt Crit HF 130, czyli ten system 9 mm, silnie wypełniona zaprawa poliuretanowo-betonowa. Strefy zrzutu, odwydnienie liniowe, strefa zrzutu czerwonego wina, posadzka w 100% sobie radzi. Kilka zdjęć detali, jeśli chodzi o ten obiekt. Mamy pokazaną posadzkę, miejsce styku z odwodnieniem liniowym, a posadzką. Widać, że jest ona, ta struktura nie jest gładka, jest chropowata. Idealnie sprawdza się do środowiska mokrego i tutaj jej odporność chemiczna po zmyciu najczęściej ciepłą wodą, wszystkie ślady są, jesteśmy w stanie utrzymać wysoce higieniczną posadzkę przy użyciu tego typu produktów. Jeśli chodzi o produkcję mięsną, jak wspomniałem, kuka poliamidowe, największe obciążenie dla posadzki, kuka metalowe, również w produkcji mięsnej, duże obciążenia, małe kółeczka, posadzka musi być niezwykle odporna na uszkodzenia mechaniczne. Tutaj mamy komory wędzarnie, tutaj mamy kosze metalowe na kółkach metalowych, które wyjeżdżają, no to jak w wędzarni mamy kilkaset stopni, wyjeżdża ten cały nagrzany wózek z już gotowymi wyrobami, metalowe kółka są nagrzane do kilkuset stopni i tu spokojnie system na bazie Crita HF 130, który ma odporność do 180 stopni Celsjuszy, sobie z tą temperaturą radzi. Również tutaj detal połączenia z kratkami ściekowymi, więc tutaj ta produkcja wina, produkcja mięsa naprawdę cechuje się wysokimi wymaganiami, również wszelkiego rodzaju kontrole, później sanepidu, atesty. Na to wszystko osoby, które przeprowadzają te inspekcje, zwracają uwagę i są to istotne elementy. Również, jak wspomniałem wcześniej, produkcja sera wiąże się z dużymi obciążeniami. Tutaj mamy posadzkę w kolorze ochra. Jeśli chodzi o produkcję sera, mamy tłuszcze i kwasy. Jeśli chodzi o media, które najbardziej obciążają, to chemicznie środowisko mokre, jak zobaczymy na kolejnym zdjęciu, normalnie strefy zrzutu mleka, połączenie kratki ściekowe, wypełnienie dylatacji, wszystko to powoduje, że posadzka musi być wysoce odporna na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i odporność termiczną. Jeśli chodzi o posadzki spożywcze, na tym bym się skupił i zatrzymał. Przechodzimy do kolejnego tematu, jakim są posadzki ESD. Czyli tak zwane posadzki elektrostatyczne. Ze względu na to, że wiedza i świadomość nas, jak równo architektów, inżynierów, nie zawsze jest w tym temacie na najwyższym poziomie, z tego względu, że są to sprawy nowe, wdrażane z najczęściej z zachodu do Polski. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na dwa zbliżające się slajdy, z tego względu, że przy posadzkach ESD mamy tak naprawdę dwa rodzaje posadzek. Pierwszym rodzajem są posadzki rozpraszające do stref EPA, czyli wszelkiego rodzaju strefy chronione przed ESD, jak i posadzki przewodzące do stref EX-owych, czyli tak zwane strefy zagrożone wybuchem. Aby jak najprościej
prościej Państwu to zobrazować. Posadzki do stref EPA są wtedy, kiedy przedmiotem ochrony są wrażliwe podzespoły, czyli wszelkiego rodzaju produkcja elementów wrażliwych, czyli chronimy produkt, który produkujemy, a przy posadzkach w strefach EX-owych są to, jest to przypadek wtedy, kiedy przedmiotem ochrony są budynki, czyli chronimy je przed eksplozjami, wybuchami. Jeśli chodzi o normy, nie będę się w to zagłębiał. Mogą Państwo sobie pobrać tą prezentację i doczytać. Dla mnie jest istotne, aby zwrócić Państwu uwagę, kiedy jakie posadzki stosujemy. Czyli jeśli mamy posadzki ESD, strefa EPA, stosujemy wtedy, kiedy mówimy o halach produkcyjnych, jakieś pakowanie podzespołów elektronicznych, jakieś czujniki mamy do czynienia, mikroelektronikę, mikrochipy, obwody drukowane, czyli to, co możemy uszkodzić. Wszędzie tam są stosowane posadzki ESD i one cechują się tym, że opór systemu powodu ziemnego musi być 10 do 9 Ohma. W przypadku stref EX-owych, czyli tak jak wspomniałem, chronimy budynek, czyli mamy do czynienia wtedy, kiedy najczęściej są to jakieś magazyny broni, chemikaliów, materiałów łatwo i ekstremalnie palnych, magazyny gazów, pyłów, materiałów wybuchowych, jak wspomniałem, amunicji, jak również serwerownie zaliczamy do tego typu obiektów, jakieś komory malarskie, lakiernicze. Czyli w tego typu posadzkach, w tego typu zastosowaniu konieczna jest ta posadzka przewodząca do stref EX-owych i tutaj mamy bardziej restrykcyjne wymagania. Często jest tak, że nawet tam, gdzie jest produkcja amunicji, posadzka musi spełniać wymagania oporu systemu 10 do 6 Ohma. I tego typu posadzki również mamy w swojej ofercie. Jeśli chodzi o posadzki przewodzące do stref EX-owych, chciałbym Państwu zaprezentować jeden system. Jeśli chodzi o układ, zarówno do stref EPA, jak i stref EX-owych. Układ jest dokładnie ten sam, jak Państwo widzą na tej wizualizacji. Podkład, czyli mamy tutaj warstwę gruntującą na naszej konstrukcji betonowej, na podłożu betonowym warstwa gruntująca. Warstwa wyrównawcza jest opcjonalną warstwą. Jeśli mamy dobrze przygotowane podłoże, dobrze zeszlifowane, w miarę równe, nie ma konieczności stosowania warstwy wyrównawczej. Bezpośrednio na warstwę gruntującą przyklejamy tak zwane taśmy miedziane. Nie chcę wchodzić w szczegóły, jeśli chodzi o rozmieszczenie taśm miedzianych, jednak najczęściej jest to po obwodzie budynku. Taśma miedziana musi być połączona z uziemieniem. Kolejną warstwą jest warstwa poprzecznie przewodząca. Jest ona koloru czarnego, która ma za zadanie przekazywać ładunki, które są przenoszone z posadzki, idą przez warstwę poprzecznie przewodzącą, trafiają na taśmę, a taśma jest połączenia do odgromienia, uziemienia i tamte ładunki są odprowadzane. I powłoka nawierzchniowa, czyli ta warstwa główna, po której chodzimy. Jeśli chodzi o system, wybrałem jeden najbardziej popularny system przewodzący. Jest to powłoka wylewana na bazie produktu epoksy AS Color. Tego typu posadzka jest posadzką samorozlewną o grubości około 1,5 mm, czyli tutaj już widzimy tą różnicę, kiedy posadzki, o którym umówiliśmy do segmentu spożywczego, sięgają nawet 9-10 mm grubości, a tutaj posadzki epoksydowe, bo jest to posadzka epoksydowa, mają grubość około 1,5 mm, jeśli mówimy o systemy przewodzące. Jeśli chodzi o system, jak wspomniałem, warstwa gruntująca, taśma miedziana, warstwa poprzecznie przewodząca i warstwa wierzchnia. Przy użyciu tego produktu mamy warstwę, strukturę gładką. W swojej ofercie mamy dwie struktury, dwa produkty, które, dzięki którym jesteśmy w stanie uzyskać strukturę gładką, dwa produkty do struktury, do powierzchni strukturalnej i jeden system poliuretanowy. Jeśli chodzi o obszar stosowania, to są wszelkiego rodzaju hale produkcyjne, drukarnie, magazyny.
Pozostałe produkty, jest to produkt epoksy BS3000AS, jest to dzięki temu produktowi jesteśmy w stanie uzyskać powłokę gładką, paroprzepuszczalną. Wszystko, co w nazwie ma BS, jest to posadzką u nas paroprzepuszczalną, otwartą dyfuzyjnie. Jest to system dedykowany do lekkich i małych obciążeń mechanicznych. Proszę zwrócić uwagę na grubość systemu, on ma około 0,5 mm. Tu nie ma co przenosić obciążeń mechanicznych. On spełnia swoje role jak najbardziej, jeśli chodzi o odprowadzanie ładunków, jednak do średnich czy dużych obciążeń mechanicznych się nie nadaje. Główne zastosowanie są to pomieszczenia techniczne, magazyny, serwerownie, gdzie jest tylko ruch pieszy i jest on mało intensywny. Jeśli chodzi o aplikację tego produktu, odbywa się za pomocą rakli gumowej i później wałka do epoksydów, więc system tak zwany malowany. Jeśli chodzi o produkty, które dają powłokę strukturalną, jest to produkt epoksy C-Color o najwyższej klasie antypoślizgowości. Gdy zastosujemy ten produkt, mamy klasę R10, R11. Tutaj produkt ten zawiera ziarno węgli krzemu. W skali MOZA jest to 9,5, jak wiemy skala jest do 10, więc jest wysoce odporny na zarysowania i niezwykle dzięki temu odporna mechanicznie posadzka. Posadzka zarówno C-Color, jak i przy użyciu produktu TX-Color jest strukturalna i ma grubość systemu około 1 mm. Tutaj mamy zastosowania wszędzie tam, gdzie jest konieczność wyższej klasy antypoślizgowej, jak również wyższej odporności mechanicznej. Jak wspomniałem wcześniej, mamy też system na bazie poliuretanu. Jest to produkt Pure Unicolor AS. Grubość tego systemu jest to 1,3 mm. Dzięki temu, że jest zastosowana żywica poliuretanowa, ma ten system podwyższoną zdolność maskowania rys. Powierzchnia jest gładka i zastosowanie małe i średnie obciążenia mechaniczne. Jeśli chodzi o systemy rozpraszające, teraz już mamy do stref EPA. Przypominam, wcześniej mieliśmy do stref EX-owych, czyli stref zagrożonych wybuchem. Teraz chciałbym Państwu przedstawić jeden system z stref chronionych przed ESD. Generalnie, jak Państwo widzą, układ jest dokładnie ten sam, jak przy strefach EX-owych. Jeśli chodzi o rodzaje systemów, to w strefie EPA mamy wybór z dwóch systemów gładkich, dwóch systemów strukturalnych i jeden system przy użyciu lakieru do OSD, który omówię na kolejnych slajdach. Wybrałem dla Państwa, jak wcześniej, jeden z najbardziej popularnych w Polsce systemów, jeśli chodzi o obiekty, gdzie jest wymagana zgodność z ESD. Jest to system SLTEC4010. Jak wspomniałem, warstwy są identyczne do warstwy wierzchniej, czyli mamy grunt, mamy taśmy miedziane, mamy dokładnie tą samą warstwę poprzecznie przewodzącą, czyli tą warstwę czarną. Jak różni się tylko tym finalnym produktem, w tym przypadku jest to ESD kolor 2K. 2K oznacza produkt dwukomponentowy. Zużycie jest również podobne, 1,80 kg na metr kwadratowy. Aplikacja tego ostatniej powłoki jest za pomocą pacy lub rakli zębatej i następnie wałkujemy to wałkiem kolczastym metalowym. Jeśli chodzi o przewodność tego materiału, są to tak zwane CNT, czyli nanorurki węglowe, grafen, te nanorurki węglowe są tą technologią zapewniającą przewodnictwo produktu. Dzięki zastosowaniu CNT jesteśmy w stanie wykonać również kolor biały, gdyż tego akurat nie wspomniałem, wszystkie te produkty jesteśmy w stanie wyprodukować w dowolnym kolorze z palety RAL. Oczywiście mamy wybrane produkty
w standardowych kolorach, które są dostępne od ręki z magazynu centralnego w Niemczech, bądź tutaj z Tarnowa Podgórnego. Jednak na zapytanie jesteśmy w stanie wyprodukować praktycznie dowolny kolor z palety RAL, również kolor biały, gdyż to nie u wszystkich producentów jest to możliwe. Tutaj przy tym zastosowaniu nanorurek węglowych RMS jest w stanie wyprodukować kolor biały. Główne zastosowanie jest to przemysł motoryzacyjny, budowa maszyn, hale produkcyjne, jak również przemysł lotniczy. Jest to ten sam system grubości 1,5 mm. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na certyfikaty. Ja bym skupił się na tym certyfikacie, jeśli chodzi o klasyfikację ISO. Produkt ma klasę 5. Co to jest w ogóle ta klasyfikacja ISO? Generalnie w branżach farmaceutycznych i medycznych, tam gdzie są przeprowadzane badania naukowe czy w laboratoriach, w jakichś śluzach powietrznych jest wymagana tak zwane clean roomy, są to pomieszczenia i jest tak naprawdę parametr ten określa maksymalne dozwoloną koncentrację stężenia cząstek w powietrzu, jak wspomniałem, tak zwany clean room. I tutaj ten produkt ma klasę 5. Mamy też w swojej ofercie produkt klasy 4. Jest to naprawdę wysoka klasa, stosowana do najbardziej restrykcyjnych pomieszczeń. Krótko pozostałe produkty chciałbym przedstawić nie na systemach, tylko co takiego szczególnego one ze sobą nam dają. System na bazie produktu Epox SD Color 3K, trzy komponenty. Trzecim komponentem, jak widać na załączonym fotografii, jest tak zwany węglik krzemu, czyli tutaj ten węglik krzemu przenosi nam tą przewodność, robi nam tą przewodność posadzki. W slajdzie poprzednim widzieliśmy produkt SD Color 2K, tam była ta technologia nanorurek i nie ma tam konieczności stosowania tego węglika krzemu. Przez to, że jest węglik krzemu, grubość całej posadzki jest większa, jest ona około 2 mm. 2 mm głównie do obciążeń średnich i dużych. I jak wspomniałem, jeśli chodzi o klasyfikację clean room, jest to klasa 4. Jest to naprawdę posadzka spełniająca najbardziej rygorystyczne parametry, dedykowane do wszelkiego typu pomieszczeń, typu laboratoria czy wręcz śluzy powietrzne. Podobnie jak w posadzkach dedykowanych do strefy EX-owej, mamy produkt SIG Color SD i TX Color SD. Oba te produkty mają dokładnie tą samą strukturę jak przy posadzkach EX-owych, czyli powłoka strukturalna zgodna z SD. Tą powłokę uzyskujemy poprzez przewałkowanie materiału wałkiem strukturalnym. On nam nadaje tą strukturę, tak zwany baranek. Oba te produkty dopuszczają niezastosowanie warstwy poprzecznie przewodzącej, czyli tej czarnej warstwy. Bez tej warstwy również spełniają swoją rolę. Sam produkt, ta warstwa poprzecznie przewodząca, w naszej nomenklaturze jest to epoxy conductive, on nie gra znaczącej roli, jeśli chodzi o cenę w całym metrze kwadratowym, jednak ważnym parametrem jest to, że dzięki niezastosowaniu tej warstwy uzyskujemy cały jeden dzień roboczy więcej, czyli koszta aplikacji wykonawcze są drastycznie zredukowane i też cały proces aplikacji posadzki przebiega szybciej, gdyż każdą warstwę wykonujemy dzień po dniu. Jeśli chodzi o zastosowanie tego typu produktów, no to tam, gdzie jest wymagane wyższa klasa antypoślizgowości, analogicznie do strefy X-owych i tam, gdzie mamy to środowisko bardziej wymagające, jeśli chodzi o obciążenia mechaniczne. Jako uzupełnienie wszystkich systemów, jeśli chodzi o posadzki elektrostatyczne, mamy w swoim portfolio tak zwany lakier Pure Aqua Top SD, jest to lakier wodny, matowy. I służy ten lakier jest pigmentowany, więc służy on do albo przywrócenia właściwości posadzek podczas używania posadzki w miarę upływu lat, albo polepszenia parametrów danej posadzki. Jest on jednak dedykowany do niewielkich obciążeń
i średnich obciążeń. Tutaj, tam gdzie mamy intensywny ruch, na przykład wózków widłowych, czy nawet zwiększona odporność, jeśli chodzi o antypoślizgowość, no tutaj ten lakier, ze względu na to, że jest to lakier wodny, on nie przyniesie tak dużych obciążeń jak produkt C-Color SD czy TX Color SD, więc on jest dedykowany do małych i niewielkich obciążeń. Jeśli chodzi o produkty uzupełniające posadzki ESD, mamy trzy produkty, które możemy zastosować, jeśli chodzi o nadanie posadzce antypoślizgowości. Jest to granulat polimerowy, który jest dodawany właśnie do wspomnianego lakieru wcześniej w gradacji 150-250 mikronów. Dzięki temu poprzez dodanie to są kuleczki polipropylenowe. Opakowanie jest 25 deko, dodawany do lakieru i poprzez dodanie tych kuleczek do lakieru po aplikacji tegoż lakieru mamy klasę antypoślizgową nawet do R11. Jeśli chodzi o zwiększenie antypoślizgowości w posadzkach wylewanych, czyli te wszystkie produkty, jesteśmy w stanie zwiększyć antypoślizgowość do R10 przy użyciu produktu Glimmera GHL. Jest to środek strukturyzujący, tak zwana mineralna posypka. Ważne jest, żeby maksymalne pokrycie wynosiło 20% tej posypki, aby cała posadzka nie zatraciła właściwości przewodzących. Posadzki ESD, zwłaszcza posadzki, właściwie tylko posadzki do stref EX-owych, jesteśmy w stanie zrobić w postaci posadzek zasypywanych, czyli te slip resistance, przy użyciu węglika krzemu, czyli tak jak w posadzce do branży spożywczej używaliśmy piasku o frakcji 0,3-0,8, aby nadać właściwości antypoślizgowe posadzce, tak tutaj stosujemy węglik krzemu o dwóch różnych gradacjach. Węglik krzemu przewodzi elektryczność, więc nie zakłóca nam przepływu ładunków i możemy również posadzkę do stref EX-owych wykonać w wysokiej klasie antypoślizgowości, w dużym w pełnym zasypie do dużych obciążeń mechanicznych. Na zakończenie segmentu, jeśli chodzi o posadzki ESD, chciałbym Państwu krótko przedstawić kilka obiektów referencyjnych. Jest to obiekt hala o powierzchni około 1600 m2. Tu jeszcze nie ma, posadzka jest po wyłożeniu warstwy finalnej. Tutaj była zastosowana posadzka na bazie epoksy ESD Color 2K. Mamy posadzkę gładką. Jeszcze nie ma przeniesionych dylatacji. Dylatację przynosimy po około 2-3 dniach po finalnej warstwie, w zależności od warunków panujących na hali. Na hali było dosyć chłodno i dopiero po 2-3 dniach byliśmy w stanie wejść na obiekt. Jeśli jest ciepło, również kolejnego dnia wykonuje się nacięcia dylatacyjne. Kilka zdjęć, jeśli chodzi o aplikację, to jest ten sam obiekt. Tak wygląda warstwa poprzecznie przewodząca. To jest ta koloru czarnego, która już jest po warstwie gruntującej i po taśmie miedzianej. Jak widać, tej taśmy nie widać. Tutaj widać w oddali, pracownicy rozkładają warstwę finalną, warstwa jest wylewana. Widać pracownika, który w specjalnych butach z kolcami, wydaje mi się, że na którymś ze zdjęć kolejnych będą te buty, właściwie takie nakładki pokazane z kolcami, dzięki którym można chodzić po takiej świeżej, wylanej posadzce. Posadzka musi być odpowietrzona, więc jest stosowany, najczęściej jest to wałek pętelkowy bądź wałek kolczasty metalowy, więc tutaj osoby wylewają, rozkładają to taką gumą, ściągaczką i następnie są pracownicy, którzy na stojąco wałkują powierzchnię. Kolejna realizacja, jest to obiekt około 600 m2, również w identycznym systemie dwukomponentowym, tutaj najbardziej popularny, grubości około 1,5 mm.
dedykowany do stref EPA, czyli tam, gdzie jest konieczny wymóg ESD. Obiekt zewnątrz, tutaj było, u góry nie była stosowana posadzka żywiczna na stopniach również, tylko tutaj dół cały był strefą produkcyjną. Często jest tak, że to nie tak, że cały obiekt musi być zrobiony w posadzce antystatycznej. Często jest tak, że są to strefy wydzielone, gdzie część, nie wiem, magazynowa, część, która niekoniecznie musi spełniać wymogi EPA, czy nie strefą EPA, czy strefą OX-ową, może być to żywica samorozlewna, bez parametrów, a nawet obok może być żywica spełniająca te parametry, no oczywiście jest to oddzielone dylatacją, posadzka elektrostatyczna, aby obniżyć koszta. Taka posadzka elektrostatyczna jest to już koszt rzędu około 70-80 zł za metr kwadratowy samego materiału. Posadzka samorozlewna, która wygląda dokładnie tak samo, ma ten sam kolor, tą samą grubość, jest to koszt około 45-50 zł, więc ta różnica jest dosyć istotna na metrze kwadratowym, zwłaszcza jeśli mówimy o obiekcie o dużej powierzchni. Tutaj mamy realizację, gdzie były połączone dwa systemy do strefy EX-owej, samorozlewny i strukturalny. Na kolejnym zdjęciu będzie to lepiej widoczne. O, tutaj mamy dylatację w linii słupów. Tutaj mamy warstwę poprzecznie przewodzącą, ten czarny. Tutaj strukturalna warstwa przy użyciu epoksy TX Color AS. Wykonuje się ją, tu są te nakładki na buty wspomniane, dzięki którym chodzimy po świeżej posadzce. Jest to wałek gąbczasty, którym po aplikacji żywicy wałkujemy tą powierzchnię. Dzięki temu wałkowi właśnie uzyskujemy tak zwanego baranka. I tutaj mamy na jednym obiekcie strefa z barankiem, czyli na przykład był tam konieczność większych, występuje tam większe obciążenia mechaniczne, bądź klasa antypoślizgowości była zaprojektowana wyższa, a tutaj mamy gładką posadzkę. Jak widać, na tej samej hali, na tej samej powierzchni, jedna i druga spełnia wymogi co do stref EX-owych i spełnia swoją rolę. Kolejnym działem czy segmentem mamy posadzki dedykowane do parkingów wielopoziomowych i garaży podziemnych. Tak więc podsumowując, mamy już za sobą segment spożywczy i segment do posadzek elektrostatycznych. Pozostał nam segment posadzek garażowych, przemysł ogólny oraz dekoracyjny. W chwili obecnej posadzki do przestrzeni garażowych. Przepraszam, że jest tutaj język niemiecki, postaram się to przetłumaczyć, ale grafika jest na tyle istotna i odzwierciedla szerokość zastosowania posadzek garażowych na tego typu obiekcie, jak również bogate portfolio i właściwie konieczność posiadania bogatego portfolio, aby zaspokoić jeden obiekt, a mamy praktycznie na każdej warstwie, na każdym poziomie mamy inny system. Zacznę może od góry, na dekach otwartych, gdzie mamy ekstremalnie wysokie temperatury, ekstremalne wahania temperatur, gdzie penetracja słońca, zimą mróz, deszcz, śnieg, sól drogowa, są to wysokie czynniki i posadzka musi być wysoce odporna na te czynniki atmosferyczne. Będziemy też omawiać jeden system, który stosujemy na tego typu powierzchniach. Inny system jest do stosowania na rampy i ślimaki zjazdowe. Różny system jest na stropy pośrednie, na stropy na poziomie zero, jak również na poziomie minus, poniżej poziomu, na minus jeden czy nawet niżej. Na każdym z tych poziomów jest praktycznie inny system zastosowany. W Niemczech jest to ściśle określone. Jest tak zwana klasyfikacja DECOS według normy obowiązującej w Niemczech. W Polsce nie ma tego wymogu jeszcze. Szczerze mówiąc, rzadko się spotkałem w Polsce, jeśli chodzi o ten wymóg. Dosłownie miałem na kilku obiektach, gdzie to inwestor
zażyczył sobie, że posadzka ma spełniać wymogi właśnie na przykład DEC OS 8 albo DEC OS 11B czy A. Zależy też to od projektantów, którzy projektują dany obiekt. Niemcy mają to rozpisane również na systemy ochrony powierzchni ścian, na systemy ochrony powierzchni posadzek. 5 systemów do ścian, 7 systemów do posadzek. Nie będę zajmował się wszystkim, bo to nie ma sensu. Skupię się tylko na 4 systemach, które występują w Polsce, czy właściwie takie trochę hybrydy tych systemów. Z tego względu, że norma DEC OS mówi nam o konkretnej grubości danej posadzki. Jak mamy konkretną grubość, musimy konkretną ilość żywicy zużyć, więc muszą być to stricte określone zużycia. Wiadomo, im więcej żywicy użyjemy, mamy grubszą posadzkę, ale ona jest droższa. W Polsce niestety mamy tendencję do tego, aby obniżać i ciąć zużycia, dlatego nie są to do końca systemy DEC OS 8, które występują u nas w Polsce. Są to raczej hybrydy i to cienka warstwa, cienkie systemy, które uzyskujemy poprzez obciążenie czy cięcie zużyć danej żywicy. Jak wspomniałem, 4 systemy najbardziej popularne. DEC OS 8 jest to epoksydowa sztywna powłoka. Z reguły stosowana na niższych kondygnacjach, gdy mamy sprawną hydroizolację, gdyż jest to sztywna posadzka, nie przepuszcza pary wodnej. Posadzka tego typu również jest stosowana na rampach, jak i ślimakach zjazdowych. Używamy innej frakcji piasku, ale o tym w dalszej części prezentacji. Mamy też system DEC OS 8WD, jest to również system epoksydowy, jednak na bazie żywic wodnych, dzięki czemu uzyskujemy paroprzepuszczalną powłokę, czyli tam, gdzie nie ma hydroizolacji, albo nie jesteśmy jej pewni, albo jest ona niesprawna, wtedy stosujemy ten system najczęściej na najniższych kondygnacjach, ten DEC OS 8WD. Następnie mamy 2 systemy DEC OS 11A i OS 11B. Są to powłoki o zwiększonej zdolności dynamicznego mostkowania rys. Tak, system 11A jest systemem z membraną dwuwarstwową. Występują w dwóch rodzajach, w wersji z zamknięciem epoksydowym, jak i zamknięciem poliuretanowym. Jest to związane z zastosowaniem tego albo do wewnątrz, albo na zewnątrz. Czyli tak jak widzieliśmy na wizualizacji, ostatnia kondygnacja takiej hali garażowej będzie miała zamknięcie poliuretanowe, z tego względu, że poliuretany są odporne na promieniowanie UV i są bardziej odporne na czynniki atmosferyczne. W strofach pośrednich, na strofach pośrednich najczęściej stosowany jest system DEC OS 11B. On również ma podwyższoną zdolność do mostkowania rys. Jest to epoksydowa powłoka, jednak występuje ją z membraną jednowarstwową. Postaram się krótko omówić wszystkie 4 systemy, te, które występują najczęściej w Polsce. Tak, system DEC OS 8. System sztywny na przejezdne powierzchnie, silne obciążone mechaniczne do zwiększenia ich odporności chemicznej i wytrzymałości mechanicznej podłoża. Mówimy tu o ruchu ciężkim, również samochodami ciężarowymi. Mogą to być parkingi sprzętu, nie wiem, nawet zimowego, parkingi zadaszone samochodów ciężarowych, mam tu na myśli jakieś hale serwisowe, wulkanizacyjne. Te posadzki przynoszą naprawdę wysokie obciążenia mechaniczne. Przez zastosowanie piasku kwarcowego mamy również, uzyskujemy powierzchnię antypoślizgową, która się świetnie nadaje właśnie na takie elementy zjazdowe czy podjazdowe, rampy czy ślimaki. System jest bardzo prosty. System generalnie ma 3 warstwy. Warstwa gruntująca jest zarówno warstwą bazową pod zasyp, składa się ona z tak zwanej szpachlówki drapanej. Warstwa gruntująca jest zarówno tą bazą pod piasek,
zasyp piasku, najczęściej jest to około 5 kg piasku. Nadmiar tego piasku na kolejny dzień zmiatamy i zamykamy szczyty ziaren piasku żywicą epoksydową Epoxy Color Top. Zużycie jest około, przy zastosowaniu piasku 0,3-0,8 mamy zużycie około 0,6. Gdybyśmy mieli ten system zastosować na rampy bądź ślimaki, no to żeby uniknąć buksowania kół, czy zwłaszcza jeśli jest nawierzchnia byłaby mokra, byśmy wprowadzili do takiego obiektu na samochodzie śnieg, wodę deszczową, więc posadzka byłaby mokra na koła, aby zwiększyć tą antypoślizgowość, chropowatość posadzki, zwiększamy frakcję piasku, sugerowałbym 0,8-1,2 mm piasek frakcji na zamknięcie. Wtedy żywice Epoxy Color Top idzie trochę więcej, jest to powierzchnia bardziej chropowata, gdzieś tu zużycie by było 0,8-0,9 kg na metr kwadratowy. Przy spełnieniu norm niemieckich, jeśli chodzi o wymagania Deco S8, grubość tej warstwy jest około 2,5 mm. Mówię oficjalnie, jak w Polsce jest to robione, w Polsce jest to najczęściej tego typu posadzka, nie ma więcej jak 1,5 mm, no 2 to już jest naprawdę maks, kiedy ta posadzka ma taką grubość. Oczywiście jest to kosztem długowieczności, częściej ta posadzka będzie musiała być wymieniana, szybciej się ona zużywa. Jeśli chodzi o ten system, cechuje się odpornością chemiczną, Epoxy Color Top ma naprawdę dobre parametry, jeśli chodzi o odporność chemiczną, mechaniczną, głównie ten piasek, odporność na zamrażanie i rozmrażanie jest to konieczność w tego typu obiektach, szczelność na ciecze, czyli nienasiąkliwość, ta woda, którą przywozimy na obiekt na samochodzie, antypoślizgowość w zależności od frakcji piasku, jesteśmy w stanie sobie tą antypoślizgowość trochę nią sterować, ognioodporność, klasyfikacja B, testy na zawilgocenie różnego rodzaju, wczesną odporność po 24 godzinach, tego typu posadzki stosujemy tylko i wyłącznie do powierzchni wewnętrznych, gdyż mamy zamknięcie w postaci epoksydu i zdolność statycznego mostkowania RES A2 mierzone w temperaturze pokojowej 23 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o system Deco S8WD, czyli tak jak Państwu wspomniałem, jest to system otwarty na dyfuzję pary wodnej, stosowany głównie na powierzchnie silnie obciążane mechanicznie, czyli dokładnie to samo co poprzedni system, w celu zwiększenia odporności chemicznej i wytrzymałości mechanicznej. Wspomniałem, że tego typu posadzki są najczęściej stosowane w obiektach na najniższych kondygnacjach, gdy nie jesteśmy pewni co do hydroizolacji istniejącej na obiekcie, bądź ten system też również jako w formie renowacji na istniejące posadzki. Tam też obiekty, które istnieją po 20-30 lat, nie jesteśmy w stanie dojść do specyfiki danego obiektu, nie mamy pewności co do sprawności hydroizolacji, wtedy zalecamy tego typu system. System jest analogiczny trochę do systemu poprzedniego Deco S8, o podobnej grubości, jeśli mówimy o książkowych zużycia w klasyfikacji i normie niemieckiej, to jest 2,5 mm. Mamy troszeczkę inny układ. Układ jest tak, że mamy warstwę gruntującą, zwałka 0,2, jest to niewielka ilość. Później mamy warstwę pośrednią, tak zwaną warstwę pod zasyp, czyli tym samym materiałem jest to mieszanka żywicy BS4000. W stosunku 1:1 z wypełniaczem. Wypełniacz to jest nic innego jak piasek kwarcowy, tylko bardzo drobny o frakcji 0,1-0,3. I tutaj jak z reguły przy żywicach wodnych dodajemy 10% wody, aby ułatwić sobie trochę pracę i aplikację żywicy. Wtedy mamy uzyskaną warstwę bazową pod zasyp i kolejne warstwy już jest analogicznie. Warstwa na tym rysunku przedstawiona numerem 3, jest to posypka. Tak samo piasek w frakcji 0,3-0,8 w ilości około 5 kg i następnie zamknięcie żywicą BS3000,
która występuje w dwóch wariantach, jeśli chodzi o połysk. Jest to mat, M jak mat, i SG, Seidenglanz, jest to taki półpołysk. Użycie podobne jak w żywicy epoksy Color Top, od 0,6 do 0,8 na zamknięcie piasku 0,3-0,8. Właściwości ma identyczne jak w poprzednim systemie. Co wyróżnia ten system, to klasy dyfuzyjności na parę wodną. Jak powiedziałem, system jest otwarty dyfuzyjnie, umożliwia przenikanie wilgoci z dołu do góry. Również stosowane na powierzchnie wewnętrzne. Żywice bez 3000, pomieszczenie musi być zadaszone. Teraz przechodzimy do dwóch systemów o podwyższonej zdolności do dynamicznego mostkowania rys. Podobnie na powierzchnie przeznaczone do ruchu kołowego i pieszego. Ten system 11B2 jest stosowany w pomieszczeniach czy obiektach nienarażonych na czynniki atmosferyczne i zadaszone. Tego typu obiekt, specjalnie go tutaj z premedytacją umieściłem, z takim częściowym otwarciem przy stosowaniu żywic epoksy Color Top, zaraz omówimy w szczególe ten system, jest uznawany jako obiekt zadaszony. Ta penetracja słońca czy deszczu, śniegu jest na tyle niewielka, produkt epoksy Color Top jest na tyle dobrą żywicą, że wprawne oko byłoby po kilku latach użytkowania tej posadzki dostrzec jakieś różnice, które występują w tym fragmencie posadzki, na przykład na środku. Jednak no nie oszukujmy się, tego typu obiekty to najczęściej są galerie handlowe, dworce kolejowe, parkingi wielopoziome pod jakimiś biurowcami czy obiektami mieszkalnymi. To jest tak intensywne użytkowanie tego typu obiektów, tak ciągłe jeżdżenie tymi samochodami, więc ta posadzka i tak się zużywa i z czasem brudzi się po prostu. No, tego typu posadzki nie są czyszczone raz na kwartał, tylko raz w roku o ile, więc normalny użytkownik posadzki nie dostrzeże różnicy, nawet jeśli tu jest otwarte i ta penetracja tego słońca, czy deszczu, czy śniegu nastąpi, nie jesteśmy w stanie odróżnić. Posadzka w pełni ma swoje zdolności i odporności zachowuje, ewentualnie może powstać jakieś niewielkie różnice kolorystyczne. To jest wszystko, dlatego specjalnie dodałem ten obiekt referencyjny na tym zdjęciu, przedstawia niezamkniętą ścianę otwartą i w pełni jest ten system do tego dedykowany. Nie ma sensu stosować w tego typu obiektach systemu, który stosujemy na dachy, na ostatnie kondygnacje na dach, bo to armata na muchę. No jest to niepotrzebny koszt, przerost formy nad treścią, naprawdę nie ma takiej potrzeby. Jeśli chodzi o system, jak on się składa, no tutaj ta klasyfikacja mówi nam, że ta grubość warstwy całego systemu musi być 4,5 mm, więc to już jest naprawdę konkretny system. System jednowarstwowy, mamy tutaj warstwę gruntującą w postaci epoksy Prime PF, to jest wstępnie pigmentowana żywica gruntująca, już zagęszczona, mamy też kolejnym takim flagowym produktem, jeśli chodzi o grunty, to jest epoksy ST100, jest to żywica transparentna, więc możemy to oba te materiały zastosować do gruntowania. Następnie mamy posypkę z piasku 0,3-0,8, proszę zwrócić uwagę, jest tutaj niecały kilogram, więcej nie ma potrzeby z tego względu, że żeby ten piasek dodajemy, aby stworzyć warstwę kontaktową pomiędzy warstwą epoksydową a poliuretanową, z tego względu, że warstwa pośrednia, którą tutaj widzimy na zdjęciu, jeśli oznaczoną numerem 2, jest poliuretanem, pur kolor ZS, jest to tak zwana membrana elastyczna. I tutaj, aby ona zwiększyć parametry szczepności poliuretanu z epoksydem, należy zastosować tak zwaną międzywarstwę, warstwę szczepną w postaci przesypania gruntu piaskiem frakcji 0,3-0,8. Następnie idzie, podobnie jak po wszystkich systemach, zasyp piaskiem kwarcowym 0,3-0,8 oraz jest to numer 3 na fotografii, 5 kg w zupełności wystarczy i zamknięcie
Flagowy produkt, jeśli chodzi o zamykanie szczytów ziaren piasku, epoksy kolor top, tak jak wspomniałem, nadaje się on również do częściowo otwartych powierzchni, gdzie ta ściana nie jest w pełni zamknięta. Ma bardzo dobre parametry wytrzymałościowe i również nie ma takiej odporności na UV jak poliuretany, ale jeśli chodzi o epoksy, to naprawdę dobrze sobie radzi z odpornością na promieniowanie UV. Ten system cechuje to, że przenosi on dynamiczne mostkowanie rys na poziom B3.2, testowane przy minus temperaturze minus 20, jak również statyczne mostkowanie rys, jest to A3, niecały milimetr w temperaturze przebadanej minus 10 stopni Celsjusza. Warto zwrócić uwagę na te parametry temperatury, które podajemy w nawiasach, ze względu na to, że często producenci chwalą się tylko tymi parametrami, ale nie wskazują, w jakiej temperaturze zostało badanie przeprowadzone. Wiadomo, że dynamiczne maskowanie rys będzie zawsze miało wyższą klasę, jeśli przebadamy w temperaturze dodatniej. Generalnie chodzi o to, żeby sprawdzić, jak posadzka tego typu sprawdza się przy przejściu przez zero, czyli tutaj im niżej, poniżej zera zejdziemy, tym ta posadzka staje się bardziej twarda i dlatego trzeba zastosować membrany elastyczne, odpowiednie ilości, tak tutaj w tym przypadku około 2 kg, to jest naprawdę dużo żywicy, która przenosi nam te, dzięki której mamy tą zdolność mostkowania rys. Jeśli chodzi o ostatni, najbardziej popularny system garażowy, jest to system DECOS 11A. Podobnie jak poprzedni, cechuje się podwyższoną zdolnością mostkowania rys do stosowania na narażonych na czynniki atmosferyczne powierzchniach przeznaczonych do ruchu kołowego i pieszego. Jest to system dwuwarstwowy z zamknięciem poliuretanowym, stosowany właśnie tutaj na te tak zwane otwarte deki, gdzie ekstremalnie wysokie, musi spełniać ekstremalne warunki, być ekstremalnie odporny na warunki atmosferyczne. Intensywne słońce latem, minusowe temperatury zimą, jak również wysoka wytrzymałość na skoki temperatur. Tak jak latem w powierzchniach nasłonecznionych mamy kilkadziesiąt stopni Celsjusza, sięgające nawet 60 stopni, tak latem temperatury spadają do około 10 stopni Celsjusza. Te prace stropu musi ta żywica przenieść i musi być jej na tyle dużo, aby mostkowała te rysy. Jest tu zdjęcie wykonane podczas trwania aplikacji. Są to dwie warstwy elastyczne. Tu mamy tą pierwszą warstwę, druga warstwa, na której stoi pracownik w kolcach. Taczka ma również koło, nie ma zwykłego koła gumowego, tylko ma takie kolce, dzięki czemu może wjechać jakby na świeżą żywicę i rozkładać tą posypkę w postaci piasku kwarcowego. Jak się system składa, nie różni się niczym innym jak dodatkową warstwą pośrednią, czyli tutaj jest ta warstwa elastyczna, właściwie uelastyczniona. Jeśli chodzi o grubość systemu, również norma niemiecka definiuje 4,5 mm i wprost nawet nam mówi, ile poszczególnej warstwy elastycznej, jakiej grubość musi być. EZS-a musi być 1,5 mm, VS-a musi być 3 mm. Sporo warstw, posadzka dosyć czasochłonna, przez swoje skomplikowanie i ilość użytych warstw i rodzajów żywic, stosunkowo droga. Tak jak na przykład posadzka garażowa, ta najprostsza w postaci posadzki w systemie DECOS 8, w granicach 30-35 zł jesteśmy w stanie wykonać taką posadzkę. Mówimy o koszcie za materiał, około 30-35 zł. Tak tutaj przy tym systemie, jeszcze przy opcji w zamknięciu poliuretanowym, czyli tam, gdzie jest to faktycznie otwarty dek i posadzka musi spełniać właściwości, wysokie właściwości odporności na UV i czynnik atmosferyczny. Ta posadzka to już jest koszt około 100 zł za metr kwadratowy, więc ta, jak widać, różnica jest dosyć istotna. Przy zwykłych
systemach mamy tu koszt około 35 zł. Przy systemach specjalistycznych o największych parametrach odpornościowych mamy rząd koszt około 100 zł. I tak teraz chciałbym Państwu pokazać kilka obiektów referencyjnych. Proszę się nie sugerować powierzchniami. Najczęściej są to duże powierzchnie, no jak sami wiemy, galerie handlowe czy na dworcach to są 1000 m², więc te cyfry są naprawdę oszałamiające. Najczęściej są to wielopoziomowe przestrzenie, więc tak jak na jednej przestrzeni mamy powierzchnię 600 m², wydaje nam się, że jest to niewielka hala garażowa, tak naprawdę mamy, nie wiem, 2-3 poziomy, no to już mamy 1200-1800 m². Posadzki tego typu wyglądają następująco. Tutaj zdjęcie z detala. Mamy tutaj pokazany system 11B2. Jest to system jednomembranowy, mamy jedną warstwę membrany. Ten sam system możemy zastosować na rampach, podjazdach. Jeśli chodzi o grafikę, czy właściwie malowanie bardziej, do malowania pasów czy cyfr, oznaczeń stosujemy żywicę na bazie wody epoksy BS3000, czyli tą samą żywicę, którą zamykamy system DKOS8WD. Kolejny na przykład realizacji garażowej jest to powierzchnia 5000 m². Ja zdaję sobie sprawę, że posadzki garażowe nie są tak spektakularne i tak ciekawe jak pozostałe, z tego względu, że no generalnie one są najczęściej pod ziemią ukryte. One nie mają ładnie wyglądać, one mają spełniać swoją rolę i przynosić, być odporne na obciążenia mechaniczne w postaci auta osobowego, jeśli mówimy o tego typu parkingach. Najbardziej wiadomo są te strefy obciążone, czyli strefy, po których się poruszamy, te ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe. Też zależy oczywiście od charakteru obiektu, ale tego typu miejsca wiemy z doświadczenia, że obciążane są najmniej i nie zużywają się tak szybko jak ten ciąg tutaj komunikacyjny. Jeden z naszych chyba największych tematów jest ponad 30 000 m² na tym obiekcie. Zastosowano dwa systemy. Często jest tak, że ten najniższy poziom jest stosowany właśnie w technologii OS8 bądź OS8WD, wtedy kiedy mamy potrzebę paroprzepuszczalności, aby posadzka spełniała, była otwarta dyfuzyjnie, i stropy pośrednie są wykonywane w technologii z membraną elastyczną, najczęściej jest to jedna, jeśli to nie jest odkryty dek. I tak było też w tym przypadku, że wszystkie stropy pośrednie były wykonywane w warstwie z warstwą jednomembranową w systemie 11B2. Również wszystkie grafiki, tutaj te elementy malowane, cyfry zostały wykonane już po zaaplikowaniu żywicy metodą malarską przy użyciu żywicy epoksydowej BS3000. I takim sposobem przebrnęliśmy przez posadzki garażowe. Chciałbym teraz kilka słów powiedzieć na temat posadzek do przemysłu ogólnego. Tak naprawdę sami Państwo zauważą, że to jest nic innego jak zbiór systemów czy trochę hybryda produktów, które są stosowane w trzech segmentach, które już umówiliśmy, czyli w spożywczym, ESD i parkingowym. Generalnie jeśli chodzi o rodzaje powłok posadzkowych, możemy je podzielić ze względu na grubość na cztery kategorie. I tak mamy powłoki cienkowarstwowe, tak zwane malowanki, przez to, że aplikacja żywicy odbywa się za pomocą wałka do epoksydów. Grubość tych warstw nie sięga, nie jest grubsze, te posadzki nie są grubsze jak 0,5 mm, dlatego ze względu na to, że tych żywicy jest mało, stosowane są w lekkich i średnich obciążeniach. One się nie sprawdzą przy dużych obciążeniach, nie ma sensu ich tam stosować, jednak w jakichś ciągach komunikacyjnych, gdzie mamy ruch pieszy, magazynach,
w jakiś typu pomieszczeniach socjalnych, korytarzach, klatkach schodowych jak najbardziej już się nadają. Jeśli chodzi o powłokę samorozlewną, to są to posadzki grubości do 3 mm. Najczęściej w Polsce posadzki te mają grubość od 1,5 do 2 mm. Powłoki zasypywane, tak zwane sypanki, to są na przykład wszystkie rodzaje posadzek garażowych, czyli tam, gdzie mamy warstwę zasypywaną, czyli używamy piasek kwarcowy i zamykamy go, nazywają się powłokami zasypywanymi. Dzięki tym kruszywom, piasku kwarcowym czy korundem mamy wysoką odporność mechaniczną. Powłoka szpachlowo-zaprawowa, najczęściej jest to grubość warstwy wynosi co najmniej 4 mm. Mamy tutaj do czynienia na przykład z grubowarstwowymi posadzkami epoksydowymi lub posadzkami poliuretanowo-betonowymi, które omówiliśmy przy okazji posadzek do branży spożywczej. Wybrałem tylko po jednym systemie poszczególnych systemów, najbardziej popularny. I tak, system cienkowarstwowy, to tak zwana malowanka. Proszę zwrócić uwagę, grubość systemu to jest 0,5 mm, czyli prawie nic. Bardziej chodzi tu o zabezpieczenie betonu i jakieś poczucie wizualne, wizualnej estetyki. Dwie warstwy, warstwa gruntująca w postaci BS2000 i zamknięcie BS3000. Tutaj te zużycia 0,2-0,2 to już jest takie naprawdę minimum. Zalecałbym tą warstwę finalną zrobić w dwóch aplikacjach, gdzie łącznie będziemy mieli zużycie 0,35 kg żywicy na metr kwadratowy. Więc taka dwa razy przemalować, już mamy tą pewność, że będzie to dłużej nam służyć. Cechą, którą daje nam zastosowanie żywicy BS, jest paroprzepuszczalność całej posadzki. Kolejnym systemem, jeśli chodzi o systemy samorozlewne, mamy system SL Floor. Jest tutaj posadzka na bazie żywicy epoksy OS Color. Grubość systemu, jak wspomniałem, najczęściej jest to 2 mm. Proszę zwrócić uwagę, że już przy grubości 2 mm mamy zużycie żywicy OS Color na poziomie 2 kg. No to tutaj już mamy niecałe 50 zł za metr kwadratowy samej żywicy wylewanej. Aby podbić trochę grubość, możemy dodać wypełniać, czyli nic innego jak piasek frakcji 0,1-0,3. Poprzez dodanie żywicy zwiększamy grubość, przez to zwiększamy wytrzymałość mechaniczną posadzki. Głównie obszary stosowania, jakieś hale produkcyjne, montażowe, tam gdzie posadzka musi być gładka i nie jest intensywnie użytkowa. Przykładem systemu zasypowego jest system SR Floor 0308. Jest to nic innego jak deck OS8. Proszę zwrócić uwagę, jest dokładnie ta sama technologia. Grubość 2,5 mm, strefy mokre, warsztaty, strefy produkcyjne, wysoka antypoślizgowość. Pamiętamy z segmentu posadzek garażowych, jeśli chcemy uzyskać wyższą klasę antypoślizgowości, to można zrobić to poprzez zastosowanie piasku frakcji 0,8-1,2. Wtedy będziemy mieli większą kropowatość posadzki. Trzeba jednak pamiętać, że przy zastosowaniu piasku wyższej frakcji mamy większą kropowatość, przez to ta posadzka nie jest już tak łatwa w utrzymaniu w czystości i konieczne będzie czyszczenie mechaniczne takiej posadzki. Systemy szpachlowo-zaprawowe, system na bazie betonu poliuretanu, na bazie BL120, tu mamy system bez posypki, czyli mamy dwie warstwy, warstwa gruntująca w postaci Crit ATF i warstwa bazowa Crit BL120, głównie stosowana w branży spożywczej, jakaś produkcja soków, napojów lub generalnie posadzki silnie obciążane mechanicznie, chemicznie i termicznie. Tego typu posadzka wytrzyma przy tych zużyciach tej technologii temperaturę 140 stopni Celsjusza ciągu. Jeśli chodzi o antypoślizgowość, no to mamy tutaj od R10 do R13. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj przy tych systemach jesteśmy ograniczeni 5 podstawowymi kolorami. Nie mamy, tak jak w poprzednich systemach, możliwości barwienia tej żywicy w dowolnym kolorze z palety RAL.
Jedno zdjęcie z obiektu, jeśli chodzi o przemysł ogólny, też jest to obiekt, hala produkcyjna w Legnicy u niemieckiego producenta u nas w Polsce. Tutaj klient sobie zażyczył, to jest tak zwana malowanka, jednak przy użyciu środka ADDTX, jest to tak zwany środek tiksotropujący, który mamy w swojej ofercie i on nam zwiększa lepkość żywicy. Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać strukturę powierzchni, czyli posadzka nie jest tak gładka, tak zwanego baranka. Myślę, że na kolejnym zdjęciu będzie to widoczne. Tutaj proszę zwrócić uwagę na tą strukturę. To nie jest jak przy zwykłej malowance, bez dodatku ADDTX byśmy mieli warstwę gładką. Tutaj dzięki dodatkowi mamy, dzięki dodatkowi tego środku tiksotropującego mamy zwiększoną lepkość żywicy, większe właściwości antypoślizgowe i odporność mechaniczna jest również zwiększona. Tutaj cała te obszary, linie zostały wykonane żywicą epoksy BS3000. Przechodzimy do ostatniego segmentu posadzek, jakimi są posadzki dekoracyjne. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na obszar zastosowania. Są to głównie butiki odzieżowe, to są designerskie posadzki. No, w modzie liczy się zazwyczaj indywidualność, jakaś estetyka. Posadzki umożliwiają nasze dobranie, różne kombinacje kolorystyczne, antypoślizgowość, właściwości antypoślizgowe, czy zwiększoną bezpieczeństwo użytkowników. Jeśli chodzi o handel spożywczy, to tutaj też możemy w obiektach typu markety spożywcze dzięki dobranej kolorystyce posadzek różnej, o dobranie różnych kolorów, wzorów, struktur, jesteśmy w stanie na przykład oddzielić różne strefy w sklepie. Jeśli chodzi o wnętrza biznesowe, biura, sale konferencyjne, jakieś foyer, no to tutaj posadzki na bazie poliuretanu redukują hałas, który są powodowane są przez jakieś odgłosy kroków. Posadzki są odporne na krzesła z kółkami, więc tutaj na zarysowania też się na tego typu posadzki nadają. Jeśli chodzi o obiekty publiczne, przedszkola, szkoły czy biblioteki, mamy w swojej ofercie odporne i ekonomiczne systemy. Są to poliuretanowe na bazie żywicy PuruniColor. Możemy zachować właściwości antypoślizgowe. Również redukują hałas i cechują się niskoemisyjnością. Jeśli chodzi o mieszkania prywatne, tu jako dział, który reprezentuje ochronę posadzek, mamy mało takich realizacji, jednak te wszystkie żywice się jak najbardziej nadają do mieszkań, jednak to nie jest nasz target, głównie skupiamy się na dużych obiektach, czy to przemysłowych, czy też dekoracyjnych w postaci biura, czy obiektów publicznych. Jednak tutaj dzięki żywicy poliuretanowej naszej możemy indywidualnie dobrać i dopasować do potrzeb klienta. Jak wspomniałem, dekoracyjne posadzki to są żywice poliuretanowe. One cechują się, oprócz tego, że mostkują rysy, to już wiemy z segmentu garażowego, są również odporne na promieniowanie UV, co ma duże znaczenie przy przeszkleniach, gdzie słońce przez duże okna wpada do pomieszczeń i oddziaływuje bezpośrednio na posadzkę i ta posadzka nie może się, nie ma prawa zmienić koloru, więc stąd ten poliuretan. Jeśli chodzi krótko o systemach posadzkowych, mamy około 4 bądź 5 systemów. Podstawowy system jest to monokolor system, elastyczna, jednobarwna, poliuretanowa powłoka rozlewna. Nie specjalnie wklejałem zdjęć z tego względu, że jest to monokolor, kolory zgodne z paletą RAL, nie wyglądają one, niczym się nie różnią, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, jak posadzki epoksydowe. Głównie są one stosowane na bazie PuruniColor w zużyciu 2 kg na metr kwadratowy. Tutaj też jest taka uwaga, wszystkie systemy na bazie żywicy poliuretanowej mają duże zużycia, przez to podnoszą one koszt. To jest system, gdzie minimalna ilość zużycia z żywicy jest 2 kg na metr kwadratowy. W tym systemie będziemy mieli już 3 kg. Przy monokolorze mamy grubość posadzki około 1,5 mm.
Multicolor, tu już pozwoliłem sobie wkleić kilka grafik, jak ta podstawka może wyglądać. Naprawdę tak może. Jest to powłoka również rozlewana, poliuretanowa w technice dwubarwnej. Najczęściej jest to mieszanka koloru 50 na 50, czyli pół jednego koloru, pół drugiego, lub 98 na 2, czyli robimy tło szare i na przykład dodajemy kolor ciemny bądź biały w 2%, aby uzyskać takie maziaje. Do tego typu posadzek używamy produkt Pure Deco Color i tutaj już zużycie w technologii dwubarwnej, czyli aby uzyskać taki efekt, mamy zużycie około 3 kg. Jeśli chodzi o Metallic System, kolejny rodzaj naszej posadzki dekoracyjnej, jest to metaliczno-epoksydowa powłoka rozlewna, grubość około 2 mm, dostępna w tych 8 kolorach, które widzimy na tym slajdzie, które nadają pomieszczeniu szlachetny charakter. Faktycznie no, tutaj my mamy u siebie w firmie zastosowany ten rodzaj posadzki. Na obiektach referencyjnych będę miał trochę zdjęć, naprawdę fajnie to wygląda. Co więcej, zarówno tego typu posadzki, jak i wcześniejsze w technologii wielobarwnej na bazie poliuretanów, tak naprawdę pozwala nam uzyskać dużą indywidualność posadzki. Mam na myśli, że nigdy, naprawdę nigdy nie będzie drugiej takiej samej. Te wszystkie maziaje, które Państwo tutaj widzą, to powstają dzięki ruchu pacy wykonawcy. Czyli to jakby ręka wykonawcy definiuje nam finalny efekt wizualny. Więc no nie ma siły, żeby wykonawca, nawet jak będzie ten sam, na innym obiekcie zrobił dokładnie tak samo. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda i oprócz wysokiej odporności jakby mechanicznej, no nawet na intensywny ruch w postaci ruchu pieszego przy wejściach biurowców, u nas showroom jest cały tym wyłożony tego typu posadzką, nie widać śladów z użycia. I ostatnim systemem, jeśli chodzi o system dekoracyjny, są tak zwany flake system, czyli mamy tutaj posadzkę odporną na UV, elastyczną, rozlewaną powłokę poliuretanową z płatkami kontrastowymi. Teraz może to być kontrast, zasyp kontrastowy, tak jak mamy tutaj załączone zdjęcia. Na kolejnym slajdzie będę pokazywał Państwu, jak wygląda pełen zasyp. Tutaj najczęściej są to jakieś garaże, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne, średnio ciężkie obciążenia. Grubość tej posadzki to jest około 1,5 mm. Możliwość również nadania antypościskowych powierzchni. Jeśli chodzi o tło, to nie musi być białe, nie musi być szare, to jest dowolny kolor z palety RAL, może być żółty, niebieski, czerwony. Jeśli chodzi o kolorystykę płatków, też jest naprawdę duża. Co więcej, nasze płatki nie trzeba zamykać lakierem, więc tutaj też unikamy tego jednego kroku. Jeśli ktoś chce, jak najbardziej, jednak jest też możliwość, aby nie zamykać tych płatków, bo nie ma takiej konieczności. Jeśli chodzi o pełen zasyp, wygląda to mniej więcej tak. Tutaj te dwa pokazują płatki bardzo drobne i płatki trochę grubsze. Daje płatki te, pełen zasyp daje delikatną strukturę przez ten pełen zasyp. Wytrzymuje średnie obciążenia, grubości również około 2 mm. Matowa i antypoślizgowa powierzchnia. Ten rodzaj posadzki mamy wykonany na przykład w sali konferencyjnej w naszym centrum serwisowym w Gdańsku. Wszystkie nasze obiekty są otwarte w godzinach od 8 do 16, jeśli Państwo będą, no, zazwyczaj nie ma mnie we wszystkich miejscach jednocześnie, ale można podjechać po wcześniejszej konsultacji telefonicznej i zobaczyć, jak te posadzki się zachowują. Zachęcam do tego, bo najlepiej zobaczyć na własne oko, jak te posadzki w miarę upływu czasu się zachowują. Tutaj właśnie mam wspomniane zdjęcie z naszego obiektu. No tutaj mogę powiedzieć, to jest nasza siedziba główna w Tarnowie Podgórnym, showroom. Jest to zastosowana posadzka Metallic System. Posadzka już jest 7 lat, nie było nic z nią robione, nie jest w jakiś specjalny sposób konserwowana. Z bólem serca to mówię, bo tego typu posadzki powinny być konserwowane, czyszczone, o czym wspomnę na zakończenie. Jednak tu nic oprócz zwykłego zamiatania i zmywania na mokro nie jest robione. Posadzka w
naszym biurowcu pracuje około 100 pracowników, więc no codziennie też 60-70 osób się przewija i wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Nie widać śladów zużycia. Tutaj mamy kilka zdjęć z showroom. Tu jest ten jeden z 8 kolorów tonacji szarej. Kolejnym obiektem, myślę, że tutaj też chyba nie będzie nic złego, jeśli powiem, że to jest Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wszystkie laboratoria, toalety, ciągi komunikacyjne są wykonane w naszej technologii na bazie żywicy poliuretanowej, jest to pór Unii Kolor. Również ta grafika, jest możliwość takiej grafiki wklejenia. Ten obiekt jest ciekawy ze względu na to, bo przedstawia, że możemy wklejać do posadzkę dowolną grafikę. Jest to naprawdę posadzka żywiczna. Tutaj jest to, o ile dobrze pamiętam, ośrodek szkoleniowo-wychowawczy w Żywcu, taka sala dydaktyczna, która jest też, służy jako rehabilitacja. Mamy tutaj jest kilka zdjęć aplikacji, te grafiki były oczywiście wklejone i na tą grafikę jest tak zwany Glastafel. Jest to żywica EPOX UV100, która dzięki swojemu odpowiedniemu zużyciu tworzy nam takie lustro. I później zabezpieczamy tą powierzchnię lakierem i mamy przezroczystość niemalże stuprocentową. Ciekawe, a propos wklejania grafik, czy nawet loga firmy. U jednego z klientów w Szczecinie, w jego siedzibie przy wejściu do sklepu, zaraz za wycieraczką mamy wklejone swoje logo na naszej posadzce, logo Remersa. Więc takie rzeczy też są możliwe. Kolejne zdjęcie prezentuje salon samochodowy, akurat tutaj Mercedesa, w technologii jednobarwnej przy użyciu pór Deco Color. Mogą być to też różnego rodzaju tego typu bardziej odważne posadzki. Czy się komuś podoba, czy nie, to już pozostawiam nimi dyskutować. Inwestor był bardzo zadowolony. Tego typu posadzki w takiej tonacji również, zwłaszcza w sklepach czy butikach odzieżowych, stosujemy. Tu akurat jest sklep dedykowany do branży golfowej. Technologia, jak mówiłem, pacą wykonawcy, ręką wykonawcy tworzymy tego typu maziaje. Na zakończenie chciałbym jeszcze dwa słowa powiedzieć o czyszczeniu i pielęgnacji. Kilka informacji a propos tego tematu. Zwracam na to uwagę ze względu na to, że to nie jest coś, co dobrze robić, to jest wręcz wymóg konieczny w trakcie codziennego użytkowania posadzki, aby utrzymywać ją w czystości. Właściwa regulacja konserwacji chroni nam całą posadzkę, sprawia, że ona będzie dłużej zachowywała swoje właściwości, zwłaszcza jeśli mówimy o posadzkach elektrostatycznych, gdzie brud i kurz działa izolująco. Dlatego później zabrudzona posadzka nie spełnia swoich właściwości. Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze środków pielęgnacyjnych? Generalnie operujemy na środkach dostępnych dedykowanych posadzek żywicznych. W przypadku posadzek ESD musi być to preparat, który jest dedykowany do tego typu rozwiązań, z tego względu, aby nie pozostał filmu, czyli takiego białego nalotu, jak mydło zostawia, bo ono działa izolująco. My jako firma Remers współpracujemy z firmą Fala i tutaj zalecamy do mycia, do czyszczenia zasadniczego i punktowego środek Mirax Express. Również tego typu zabrudzenia, zaraz pokażę jak to wygląda, tego typu zabrudzenia z pozostałości od kół gumy, z kół wózków widłowych jesteśmy w stanie usunąć między regałami, więc ten środek sobie naprawdę dobrze radzi, jeśli chodzi o mycie punktowe, bo już takie zasadnicze. Wszelkiego rodzaju czyszczenie linii oddzielających, oznaczeń miejscowych i środek Fala Hypona. Oba środki są dostępne w Polsce. To, że to jest firma niemiecka, nie znaczy, że one nie są dostępne. Środek Fala Hypona stosujemy do mycia podtrzymującego i ten środek można też stosować do posadzek ESD. Dwa słowa o marketingu. Bardziej mam tutaj na myśli narzędzia, które mogą ułatwić Państwu pracę. Mam tu na myśli nasz kanał Remers Polska na YouTubie. Są tam dostępne
dużo jest filmów dostępnych z systemowych i produktowych. Mam tu na myśli, tak jak w tym przykładzie, rozpisane poszczególne, pokazane aplikacja warstw i efekt końcowy. Na przykład też, jeśli mówimy o filmach produktowych, mieszanie żywicy czterokomponentowej Krita BL120. Mamy tam cztery komponenty. Krok po kroku jest pokazane, jak to wymieszać. Albo systemowe, pełen system, krok od A do Z pokazany. Na naszej stronie www mają Państwo dostępne karty techniczne wszystkich produktów, jakie mamy w swoim portfolio, jak również karty systemowe dedykowane do poszczególnych segmentów. Mamy również broszury, które są dostępne do pobrania w wersji PDF z naszej strony internetowej. Mamy też w formie drukowanej. Wszystkie są występują w języku polskim i przedstawiają nasze portfolio z podziałem na poszczególne segmenty. Przechodzimy do, wydaje mi się, najważniejszego slajdu. Tak, to jest najważniejszy slajd moim zdaniem z całej prezentacji, a to dlatego, aby Państwo zapamiętali kontakt do nas, namiary kontaktowe, gdyż wiem, że było dużo informacji. Nie są Państwo w stanie spamiętać wszystkiego, jestem tego świadomy. Specjalnie starałem się podczas dzisiejszego spotkania wybrać tylko podstawowe informacje, podstawowy system. Z mojej strony, jeśli Państwo mieliby zainteresowanie, aby dany segment omówić szerzej, czyli na przykład segment spożywczy, wtedy ja jestem w stanie przygotować prezentację tylko na ten temat, wchodząc w szczegóły, w sposób aplikacji, przygotowanie podłoża, jakie warunki muszą być, jak to robimy na filmikach, na podstawie zdjęć z różnych robót, wykonanie dylatacji, jakichś detali, co kołów, co, jak, z czym, naprawdę szczegółowo, to bardzo proszę o jakąś informację zwrotną. Wiem, że będzie jakaś ankieta, proszę tam wpisać jakąś informację, wtedy możemy po prostu ustalić kolejny temat, stricte podsegment spożywczy, ESD, garażowy. I myślę, że na tych trzech można byłoby się skupić, bo dekoracyjny, jeśli jest taka chęć z Państwa strony, to też jak najbardziej, ale myślę, że te trzy to będą takie najważniejsze. Zdjęcie jest wykonane na targach z grudnia 2022. Wystawialiśmy się na Foodtech Expo, były to targi dedykowane do branży spożywczej. I tak od lewej jest to nasz technik Jacek Majewski, technik, który jest dedykowany stricte do posadzek. Jacek siedzi na co dzień w Warszawie, w naszym centrum serwisowym, gdzie w Warszawie również mieszka. Jacek jest mobilny, porusza się po całej Polsce. Do jego obowiązków należy m.in. ocenę podłoża, wizje lokalne, badanie pulów. Jacek pomaga dobrać system również na istniejącej realizacji, pomaga w trakcie realizacji obiektu, jak również przeprowadza szkolenia techniczne, czy wykonuje próbki bądź testy u klienta, bo robimy też takie rzeczy, że jeśli klient nie jest, nie wiem, przekonany, waha się pomiędzy różnymi systemami, czy nawet różnymi producentami, to Jacek ma pełen sprzęt, jest wyposażony w narzędzia, aby wykonać kilka metrów kwadratowych tego typu pracę, wykonamy nieodpłatnie u klienta na kilka miesięcy przed rozpoczęciem inwestycji, gdzie później klient może przez okres kilku tygodni czy miesięcy testować naszą posadzkę, nie boimy się, więc nawet może porównać z konkurencją czy z innymi producentami. Na środku, druga, czy z lewej, czy z prawej patrząc, jest pani Joanna Piasecka-Tomza. Asia stacjonuje na co dzień w siedzibie głównej w Tarnowie Podgórnym, tutaj w okolicach Poznania. Do jej obowiązków należy m.in. koordynacja naszej pracy z Jackiem, przyjmowanie zamówień, realizacja ich, sprawdzenie stanów magazynowych, dostępność, czyli rodzaju marketing, kontakt też z klientem istniejącym, z wykonawcami. No i po prawej stronie trzeci to jestem ja, Marcin Flisikowski. Naprawdę zachęcam do zrobienia sobie print screenu namiarów naszych kontaktowych. Ja już pokazać. I jeszcze tutaj mamy ostatni slajd. Mamy coś takiego jak nasz newsletter drogą e-mail. Zachęcam do zapisania się poprzez kliknięcie w
adres www, który się wyświetlił poniżej. Tam informujemy klienta o jakichś naszych nowych produktach bądź naszych aktywnościach, czyli wtedy, kiedy wystawiamy się na targi, czy wystawiamy się na targach, czy na jakichś wydarzeniach, konferencjach, to myślę, że poprzez ten newsletter będzie on, te informacje będą przekazywane. Z mojej strony to wszystko. Teraz myślę, że możemy zrobić sobie część pytaniową. Jestem do Państwa dyspozycji. Może zostawiam na slajdzie. Aha, bo to zaraz będzie, przyjdziemy w tryb Q&A. Więc jeszcze raz z mojej strony bardzo dziękuję za cierpliwość i wysłuchanie. Wszelkie pytania, które się teraz pojawią, postaram się na nie odpowiedzieć. Jak nie ja, to Jacek, który jest razem z nami, technik. Jeśli pytania będą na tyle szczegółowe, aby trzeba było je skonsultować z działem technicznym, nie wiem, niemieckim, czy wprost będzie prośba o jakąś wizję lokalną, to bardzo proszę o kontakt bezpośredni. Zorganizujemy takie spotkanie i zaaranżujemy wizję lokalną poprzez naszą obecność. Super. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za pytanie. Już czytam. Czy materiały na posadzki żywiczne można stosować na zewnątrz? Na przykład tarasy, schody zewnętrzne, niezadoszone rampy. Czy jest dedykowany jakiś konkretny system? To tak, jeśli chodzi o posadzki żywiczne, można stosować je na zewnątrz, jednak jeśli chodzi o nasze portfolio, nic oprócz systemu dedykowanego do parkingów wielopoziomowych, do tego ostatniego deku niezadaszonego, nie mamy takiego systemu. Dlaczego? Kiedyś mieliśmy rozwiązania również na właśnie na balkony, czy w zasypie płatkowym, czy tak zwane kamienne dywany. Jednak produkty produktami, jednak bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o funkcjonalność, później użytkowanie tego typu powierzchni zewnętrznych, jest sposób i warunki aplikacji. Muszą to wykonywać naprawdę fachowcy. I przede wszystkim warunki atmosferyczne muszą temu sprzyjać. W Polsce mamy dużą różnicę temperatur, punkt rosy. Często jest tak, że posadzka przez kilka dni nie może być zabezpieczona, jeśli chodzi o opady czy wilgoć. Dlatego my ze względów gwarancyjnych odeszliśmy od około 3 lat. Remers nie ma w swojej ofercie tego typu rodzaju posadzek, za wyjątkiem systemu na garaże wielopoziomowe, czyli na ten ostatni dek. Kolejne pytanie od pana Pawła. Bardzo dziękuję, panie Pawle. Czy mają państwo dedykowany system odpowiedni do wykonania posadzki żywicznej na balkonach, preferując niektórych? Czy mają państwo tutaj wypracowany system wypełnienia dylatacji, wykończenia progu balkonowego? Podobnie jak w poprzedniej odpowiedzi, Remers miał od 3 lat, nie mamy aktualnie, nie chcemy mieć, szczerze mówiąc, i ze względu na to, że jest dużo czynników, które nie zależą od nas. Tak jak jesteśmy pewni produktów, nie jesteśmy pewni sposobu wykonywania i warunków atmosferycznych, które tam panują. Dziękuję bardzo za pytanie. Wspólnota mieszkaniowa, zmiana technologii pokrycia chodnika pieszego na osiedlu pomiędzy dwoma budynkami. Czy mamy tutaj mowę o izolację i materiał na zewnątrz? Jeśli chodzi o izolację, hydroizolację, Remers jak najbardziej ma w swoim ofercie tego typu produkty, to by bardziej dział ochrony budowli. Jeśli chodzi o mój dział posadzek, to nie jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania na zewnątrz. Podobna odpowiedź jak w poprzednich dwóch pytaniach, więc nie ma, wydaje mi się, sensu tracić czasu na powtarzanie. Dziękuję panie Michale za pytanie. Czy w żywice klasy OS11B można traktować jako zabezpieczone powierzchni betonowych przed agresją chemiczną w garażach pozycji XT3? Jak wygląda kwestia trwałości takiej posadzki w praktyce i ewentualnej jej naprawy? Konstrukcję projektujemy zazwyczaj na okres 5 lat. Tak. Odpowiadając na pytanie, tak, można traktować jako zabezpieczenie przed agresją chemiczną w klasie ekspozycji XD3. Jeśli chodzi, wszystko tak naprawdę zależy od zużycia. Jeśli będziemy się trzymać stricte zużyć, które mówi nam norma niemiecka właśnie dotycząca klasyfikacji OS11B, jestem przekonany, że posadzka ta wytrzyma 50 lat. Naprawdę
ona wytrzyma, spełni swoją rolę, jednak trzeba przestrzegać tych zużyć. Nie wolno oszczędzać. W Polsce niestety mamy tendencję, że wykonawcy, czy nawet inwestorzy cisną i nie chcą tak dobrej posadzki, bo twierdzą, że za okres gwarancyjny na obiekt mają 5-7 lat i to wystarczy i później ta posadzka może się rozpaść. No niestety, proszę Państwa, taka jest w chwili obecnej podejście, zazwyczaj, nie mówię, że zawsze, zazwyczaj jest takie podejście i robi się posadzkę właśnie na 5-7 lat. Posadzka, żeby wytrzymała okres dłuższy, musi być zrobiona zgodnie z technologią i ze zużyciami, ja na to mówię, książkowymi, czyli tak jak mówi norma DEC OS 11B w tym przypadku, ona się sprawdzi. Jeśli chodzi o naprawy punktowe, oczywiście one będą widoczne, ale jesteśmy w stanie nawet obszar metra czy 2 m2 wymienić. Ona będzie wizualnie, optycznie będzie widoczna, jednak będzie w pełni spełniać swoją rolę. Dziękuję za pytanie. Jeśli są kolejne, to możemy wrzucić jeszcze jakieś. Pytanie od pana Piotra, dziękuję. Proszę o informację, z jakiego materiału wykonuje się uszczelnienie wypełnienia dylatacji płaska żywicza. Posadzka w ciągu pierwszego roku, gdzie dylatacja rozsadzona. Wszystkie dylatacje skurczowe musimy przenieść. Wyjątkiem są pomieszczenia mieszkalne, mieszkania prywatne przy zastosowaniu żywicy poliuretanowej. Tu troszeczkę możemy tą regułę nagiąć i to się spełnia i nie powstają rysy. Jednak w przypadku wszystkich pozostałych posadzek, mówię tu głównie o przemyśle, dużych obiektach przemysłowych, zamykane są one za pomocą kitu poliuretanowego, więc jest to materiał najczęściej dobierany kolorystycznie do istniejącej posadzki. Jeśli chodzi o posadzki elektrostatyczne, tutaj jeśli chodzi o dylatację, to mamy troszeczkę, jest to sprawa bardziej skomplikowana, bo tam zazwyczaj też przez tę dylatację przechodzi ta taśma miedziana. Jeśli jest zainteresowanie, jak wspomniałem, możemy szerzej i głębiej wejść w temat, jednak tutaj wydaje mi się, że na tym etapie to wystarczy. Na pewno nie jest tak, że zalewamy dylatację i jej później nie nacinamy i nie przenosimy. Muszą być wszystkie dylatacje przeniesione. Jeśli tego nie zrobimy, zaczną się pojawiać spękania i rysy. Okej. Wydaje mi się, że to by było chyba na wszystkie pytania. A, jest jeszcze. Pan Maciej. Dziękuję panie Macieju za pytanie. Jakie są zalecenia firmy Remers dotyczące uszczelnienia korytek odwodniowych na parkingach podziemnych? Są tu newralgiczne miejsca zorganizujące najczęściej uszkodzeniu i rozszczelnieniu, co skutkuje wynikiem jonów. Zgadzam się w 100% z tym, że są to najbardziej newralgiczne punkty. Kratki ściekowe, odwodnienia liniowe, czy miejsca styku dylatacji. Podobnie jak w poprzednim pytaniu, są specjalne środki, które uszczelniają, nadając elastyczności, jest to elastyczne połączenie i najczęściej jest to połączenie dobrane kolorystycznie. Tak jak w przypadku segmentu parkingów garażowych ta wytrzymałość termiczna nie jest tak istotna, tak jak w przypadku segmentu spożywczego, gdzie posadzka wytrzymuje temperaturę do 180 stopni Celsjusza, tak to wykończenie dylatacji również musi przenosić podobne, nie mówię, że 180, bo takiego materiału na dzień dzisiejszy nie ma, ale również wyższe temperatury musi być w stanie przenieść. Tutaj przy posadzkach garażowych nie ma tej termiczki, ale obciążenia chemiczne i mechaniczne jak najbardziej są. Czy mamy jeszcze jakieś pytanie? Przeglądam na szybko tryb Q&A. Wydaje mi się, że wszystkie pytania chyba zostały przekazane. Z mojej strony, proszę Państwa, jeśli nie ma więcej pytań,
jak wspomniałem, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Zapraszam do kontaktu, proszę się nie bać. Jak nie ma głupich pytań, jak tylko będziemy w stanie, to pomożemy, a jak nie będziemy w stanie, to się dopytamy albo działu technicznego w Niemczech, a jak nie, to kolegów z innego działu, mam tu na myśli produkty do ochrony budowli, więc proszę się nie bać, nie ma głupich pytań. Wydaje mi się, że jesteśmy tu po to, żeby Państwu pomóc i jeśli uda nam się nawiązać jakikolwiek kontakt, no to dla mnie bardzo będzie to miłe. Dlatego zapraszam jeszcze raz. Nasze namiary są właśnie wyświetlone. Zapraszam do kontaktu, czy to do Jacka bezpośrednio, czy to do mnie. Zachęcam do wzięcia udziału w ankiecie, która się zaraz wyświetli i tam pewnie będzie jakaś możliwość dodatkowych uwag, jeśli mieliby Państwo zainteresowanie, aby kolejny webinar podobnej długości przeprowadzić stricte dla jakiegoś segmentu, to zapraszam o taką informację, będzie to dla mnie bardzo pomocne. Jak wspomniałem, mamy segment do przemysłu spożywczego, posadzki elektrostatyczne, posadzki do garażowe i dekoracyjne. Więc jeszcze raz jako podsumowanie zapraszam. Prezentacja będzie dostępna. Zachęcam do wertowania i życzę Państwu miłego dnia, udanego tygodnia, dobrego tygodnia. Pogodę mamy wyśmienitą, więc możemy się cieszyć również w pracy. Dziękuję bardzo.